Hala sportowa toruńskiego UMCS-u. Witamy serdecznie. 16. kolejka pierwszej ligi siatkarek. Budowlanki w rozgrywkach, lepiej późno niż wcale, ale zaczynają zdobywać punkty, zaczynają wygrywać mecze. No i tym razem przyjeżdża drużyna z góry tabeli pierwszej ligi, MKS Dąbrowa Górnicza. I po pierwszym secie prowadzenie gospodyń 1-0. Przyjezdne po naszej lewej stronie ekranu stroje granatowo-niebieskie i oczywiście gospodynie w swoich tradycyjnych ciemnozielono, jasno zielono-białych. 12-8 w secie drugim. Pierwszy wygrany przez Budowlanki do 22. Cieszą ostatnie zdobyte punkty, bo toruńska drużyna w Mielcu potrafiła wygrać pierwsze spotkanie na wyjeździe i to bez straty seta do zera. Jeszcze daleko do tego, aby mówić, że jest dobrze, bo toruńska drużyna wciąż w tabeli wyprzedza tylko WTS Włocławek. Na miejscu 13 Spadkowicz z Ekstraklasy poprzedniego sezonu. Tutaj 10 punkt dla MKS Dąbrowy Górniczej, 4 zespołu pierwszej ligi. No ale już systematycznie wydaje się, że drużyna toruńska zaczyna w każdym spotkaniu, czy wyjazdowym, czy we własnej hali, zdobyć przynajmniej jeden punkt. Przed spotkaniem wygranym w Mielcu również jeden punkt wywalczony na wyjeździe w Opolu z tamtejszymi akademiczkami, z drużyną AZS-u. No a jeszcze wcześniej oglądaliśmy tutaj spotkanie, mieliśmy okazję transmitować mecz z Mosirem Karpaty Krosno i mecz ten wygrany po tiebreaku 3-2, tak więc tych punktów troszeczkę się zbierało. No a tutaj torunianki zdobywają bardzo sprytnie 13 punkt. Katarzyna Śmieszek z drugiej piłki i to za plecy, tuż za siatkę, efektownie zdobyty ten punkt. 13-11, tak więc no, można było przypuszczać, że drużyna, która tutaj nazbierała już mnóstwo punktów, jest na miejscu 4 w pierwszej lidze, będzie trudnym rywalem, ale teraz szkoda, zablokowana nasza kapitan Barbara Sokolińska. Jest 13-12. Była większa przewaga, już była 4-punktowa przy stanie 10-6 i 8-4. Mieliśmy też 12-8, a teraz jest 13-12. No i poprawia ten rezultat skuteczniejsza z meczu na mecz Alina Dominika Minicz. Poprawka numer 15, oczywiście i ta sama zawodniczka wędruje teraz na zagrywkę. My oglądaliśmy tutaj spotkanie też z Energetykiem Poznań. Szkoda, zepsuta, zupełnie uciekła piłka spod ręki Dominice Minicz. 14-13. Obecnie Energetyk Poznań liderem pierwszej ligi. Inna sprawa, że torunianki też nadrabiają zaległości mecz po meczu tutaj z MKS-em Dąbrowa Górnicza, a już kolejnego dnia również zaległe spotkanie z SMS-em. Szczyrk po 14. No więc wydawało się po pierwszym secie i w połowie drugiego, że ten mecz będzie być może dziwnie łatwy. Tymczasem nic z tego już. MKS Dąbrowa Górnicza pokazuje, że nieprzypadkowo ta ekipa jest w czubie tabeli pierwszej ligi. No i po tym, jak torunianki po dłuższym czasie prowadzenia utraciły to prowadzenie, trener Mirosław Zawieracz prosi o przerwę dla swojej drużyny. No i po powrocie na boisko
przyjemne zdobywają punkty z zagrywki, skutecznie Aleksandra Lipska, troszeczkę w formie życzeniowej, oczywiście to jest sport i w zasadzie tak nie powinniśmy tutaj może w trakcie spotkania wyrażać swoje życzenia, no ale wiadomo, w formie kibicowskiej 16-15 przydałoby się zdobyć przynajmniej punkcik w tym spotkaniu, chociaż apetyt rośnie w miarę jedzenia, a rozpoczęło się wszystko dobrze, bo jesteśmy podczas drugiego seta, a pierwszy wygrany przez Budowlanki do 22, ale przynajmniej ten jeden punkcik tutaj pozwoliłby Toruniankom podskoczyć w tabeli o kolejne oczko w górę, no bo zaczynaliśmy od głębokiego, ostatniego miejsca w tabeli. Jak na drużynę, która rok wcześniej grała w najwyższej klasie rozgrywek, no nie było to dosyć chwalebne. Długo Torunianki miały problemy w ogóle ze zdobyciem choćby punktu, już nie mówiąc o wygraniu spotkania. Teraz jest, coś drgnęło, jakby odbicie od dna, no i długo trzeba było czekać na to, aż uda się wyprzedzić WTS Włocławek, a teraz jeden punkcik pozwoliłby wyprzedzić szóstkę Mielec, UKS szóstkę Mielec, pokonaną zresztą drużynę w tym wspomnianym już tutaj meczu 3-0 w Mielcu. Tak więc kroczek po kroczku, powoli, ale do góry, 16-17, jednopunktowa strata gospodynia, ale piłka w górze na remis. No teraz znowu odważniejszy ten atak, bo często Torunianki tak trochę zachowawczo atakują. Kolejny blok, Daria Dąbrowska atakuje po raz kolejny, blokuje Dąbrowska, ale atakuje skutecznie Katarzyna Bryda. Jest 18-16. Dla MKS-u Dąbrowa Górnicza. Bryda zagrywała Dąbrowska tuż za siatkę, sprytnie, bardzo dobrze spojrzała Daria Dąbrowska, przytomnie, i jest 18-17. No, gdybyśmy popatrzyli na wyniki wszystkich spotkań w obecnych rozgrywkach pierwszej ligi kobiet, to Torunianki wyróżniają się bodaj największą ilością meczów z tiebreakiem. No i kto wie, czy nie będzie to kolejne takie spotkanie. Brawo! Coraz częściej grania z jakąś myślą, z przeglądem, nie tylko grania, powiedzmy, do przodu na trzy odbicia i byle tylko za siatkę, ale coś, powiedzmy, zaczyna się dziać też niekonwencjonalnego, coś ciekawego, to na pewno cieszy, jak chociażby po takim punkcie Sylwii Bolimowskiej tutaj. No, trzeba zaznaczyć, niedawno zmiana nazwiska, bo znaliśmy panią Sylwię z nazwiska Kucharska, teraz Sylwia Bolimowska, ale to już historia. Mamy 19-18, jednopunktowe prowadzenie MKS-u Dąbrowa Górnicza, więc cały czas kontakt, tylko że Dominika Minicz teraz nie przyjęła dobrze tej piłki, jak było widać. No i jest 20-18. Mirosław Zawieracz prosi znowu o przerwę, próbuje trochę na pewno na końcówkę tego drugiego seta zmobilizować swój zespół. Jeszcze raz na Minicz, tym razem Dąbrowska na drugą stronę, ale przyblokowany ten atak. Tym razem jednak świetnie w bloku Torunianki. I Sylwia Bolimowska i Karolina Bednarek, jest 20-19. Ważny ten blok ten punkt złapany blokiem. Jeszcze jedna zmiana w toruńskim zespole. Aleksandra Stachowicz za Karolinę Bednarek. No i Stachowicz na zagrywce. 20-19. 16. kolejka pierwszej ligi siatkarek. Torunianki po pierwszym secie
prowadzą z czwartym zespołem w tabeli 1-0. Czy uda się tę piłkę przerzucić jeszcze na drugą stronę? Wygląda na to, że tak. Wysoka świeca zdążyły ustawić się ponownie na swoich pozycjach gospodynie, ale między dłońmi a siatką ta piłka ląduje po toruńskiej stronie. Jest 21-19. No, decydujący moment seta na parkiecie Aneta Wilczek. Długa zmiana z Małgorzatą List pod linią końcową. Oczywiście rozpoczęła się już runda rewanżowa w sezonie zasadniczym pierwszej ligi siatkarek. W pierwszym spotkaniu tutaj między tymi drużynami niedobrze, ale udało się przebić, z tym, że już 22 punkt w górze mają. Przyjezdne, ale dąbrowiczanki zablokowane, a konkretnie Aleksandra Lipska. Jeszcze raz świetnie blokiem zagrały gospodynie. Ważny, ważny moment. 21-20. Nie pozwalają gospodynie tutaj odskoczyć. No i piłka w rękach Sylwii Bolimowskiej. I właśnie przy dobrej zagrywce. Jeszcze raz przytomnie. Jeszcze raz dobrze. Katarzyna Śmieszek. I już mamy remis. I teraz o czas prosi Adam Grabowski, trener MKS-u Dąbrowa Górnicza. Zrobiło się ciekawie w drugim secie po 21. W pierwszym spotkaniu w Dąbrowie Górniczej Torunianki przegrały gładko do zera. No i jeden set, który na pewno nie o którym nie chciałyby pamiętać. No, wydaje się, że teraz trochę sędzia się pospieszył nam, więc będzie powtórka akcji. Dobrze, w takim razie wracamy do gry. Nie chciałyby pamiętać, dlatego że przegrały do 6 drugiego seta w Dąbrowie Górniczej. Poza tym też dwa łatwo przegrane sety i mecz 0-3. No ale to już historia. To był ten nie najlepszy, mówiąc delikatnie, początek sezonu dla podopiecznych trenera Mirosława Zawieracza. Teraz z Dąbrową Górniczą w Toruniu udało się wygrać pierwszego seta do 22, a w drugim secie... No szkoda, że sędzia nam przerwał tą akcję, no ale to już za nami jest 22-21 i jeszcze raz piłka w górze, tylko oddana na drugą stronę. Teraz może znowu uda się popracować blokiem, ale piłka w boisku. 23-21, to była ważna akcja. Agata Michalewicz zdobywa 23 punkt i ta sama zawodniczka wędruje na zagrywkę po stronie MKS-u Dąbrowa Górnicza. Polują tutaj na Minicz. No i to w tym przypadku też wydaje się skuteczne. Niestety autowy atak, no i piłka setowa dla przyjezdnych. 24-21. Ponownie Agata Michalewicz. Udało się zagrać pod siatkę, ale niestety tym razem za nisko piłka wystawiona. No i Katarzyna Śmieszek tylko szybko na drugą stronę zablokowana, jednak drugiego seta Torunianki przegrywają do 21 i po dwóch setach Budowlane Toruń, MKS Dąbrowa Górnicza 1-1. Trzeci set tego spotkania rozpoczął się bardzo dobrze dla Torunianek, które szybko objęły prowadzenie wyraźne 9-3, chociażby zaczęło się od 3-0, a teraz mamy 19-11. Taki rezultat i prowadzą gospodynie. Oczywiście 1-1 w setach, tymczasem na zagrywce Paulina Stroiwąs, która tutaj zdobywa 12 punkt, może nie bezpośrednio punkt zdobyty z zagrywki, ale 19-12. No, na pewno ta psychologiczna bariera tutaj
dobrze by było, żeby została jak najszybciej przekroczona w siatkówce, jak zwykle, czyli ten 20 punkt, jak to często się mawia w siatkówce, mecz i set zaczyna się po tym 20 punkcie i właśnie z tym 20 punktem są problemy. Mirosław Zawieracz najprawdopodobniej będzie chciał przerwać tę dobrą pasę MKS-u Dąbrowa. Jest 19-13 po tym ataku przed momentem pod siatką, ale gospodynie wciąż mają dużą, wydaje się, bezpieczną przewagę. Paulina Stroiwąs ponownie na zagrywce i ponownie problemy. I ponownie problem z przyjęciem. Anna Łukasiewicz nie zdołała przyjąć tę piłkę. 19-14. Cztery punkty, trwa już ta pasa czwartej drużyny pierwszej ligi siatkarek. Może teraz jeszcze raz na Łukasiewicz, jeszcze raz może nie najlepiej, ale udało się przyjąć i świetnie. 20, wreszcie oczekiwany 20 punkt, świetnie. Bydgoszczanka Daria Dąbrowska, która w poprzednim sezonie występowała w AZS-ie Unii Opole. No ale jak sama twierdzi, przed tym sezonem Toruń to była bardzo dobra opcja, nie tak daleko od rodzinnego domu z Bydgoszczy, poza tym możliwość rozwoju w toruńskiej drużynie, no i chęć powalczenia ponownie o awans do siatkarskiej ekstraklasy, chociaż wydaje się, że przed tą ekipą pozbieraną przez trenera Mirosława Zawieracza z całego, można powiedzieć, kraju, jeszcze daleka droga. No ale tak jak na początku, drużyna musiała się skleić, w ogóle zrozumieć, ze sobą poznać. Teraz no cały czas wierzymy, że coś drgnęło nie najlepiej. Miniczy Dąbrowska znowu zablokowana. Topnieje w oczach ta przewaga, która wynosiła już 9 punktów, a teraz już tylko 3 punkty przewagi gospodyń. 20-17. 3 punkty to wciąż dużo. W poprzednich setach praktycznie na więcej nie udawało się odskoczyć. No 4 punkty może najwięcej, ale po raz kolejny dobrze bronią teraz dąbrowiczanki. Chwila niezrozumienia, kto będzie atakował. Jeszcze raz praktycznie piłka oddana, jeszcze raz Dąbrowska odważnie, ale ciągle dobrze ten blok pod siatką Dąbrowy Górniczej funkcjonuje. Na drugą stronę Łukasiewicz, jeszcze raz Łukasiewicz teraz w obronie piłki. Chwila niezrozumienia, Łukasiewicz. 20-17, najdłuższa akcja tego spotkania. Kto wygra? Dąbrowska za siatkę broni, to Katarzyna Bryda będzie atakować i zaatakowała Dorota Ściurka. Minicz i wreszcie ten 21 punkt. 21 punkt, najdłuższa akcja tego spotkania. Oczywiście nie potrafię tutaj wyliczyć, ile było odbić, ale no w tak ważnym momencie, kiedy trzeba było przerwać pasę, dobrą pasę MKS-u Dąbrowa Górnicza, taka akcja, na razie akcja tego meczu. No i ta najbardziej, najprawdopodobniej, tak możemy powiedzieć, Dominika Minicz, doświadczona siatkarka na parkiecie w tym spotkaniu, mistrzyni Polski sprzed 12 lat z Muszynianką Fakro Muszyna, zdobywczyni Pucharu Polski, jeszcze raz zdobywa punkt. Taką właśnie zawodniczkę, takie doświadczenie, taki spokój i pewność teraz było potrzeba drużynie gospodyń. Ogranie nie tylko w najwyższej klasie, w polskich rozgrywkach, ale także, no, warto przypomnieć, kariera między innymi w lidze francuskiej. No i dwa ostatnie zdobyte punkty, ważne punkty. No ale teraz odpracowują jeden punkcik przyjezdny, jest 22-18.
Chociaż to najgorsze dla Torunianek wydaje się ustawienie, które miały pod siatką Dąbrowiczanki, którym tutaj stawiały ścianę pod siatką, nie pozwalały zdobyć punktu przez długą chwilę. Wydaje się, że gospodynie mają już za sobą, ale zobaczymy, czy to potwierdzi się. Na boisku teraz już łatwiej udaje się przebić tę piłkę na drugą stronę, Darii Dąbrowskiej. 23-18. I Daria Dąbrowska na zagrywce. Jeszcze tylko Jasz. Dwa punkty. No i te nasze tutaj życzeniowe stwierdzenia, że przydałoby się zdobyć ten jeden punkcik, żeby to miejsce w tabeli już nie było przedostatnie. Żeby przeskoczyć kolejną drużynę, wydaje się coraz bliższe realizacji, ale no ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. 3-0. Jakże zupełnie inaczej musiał wyglądać ten mecz w Dąbrowie Górniczej niż teraz. Może to nie będzie pełny rewanż, ale na razie inaczej na pewno drużyna siatkarek Budowlanych Toruń wygląda niż na początku sezonu. Blisko wygrania drugiego seta. Jeszcze jednak tak daleko, bo na pewno nie można się tak mylić. Jeszcze potrzeba determinacji. Jeszcze teraz 23-20. Teraz blisko tego punktu, który graniczy już z setem. Ale jeszcze trzeba dobrze przyjąć piłkę i dobrze zaatakować. Nawet nie trzeba jej przyjmować, bo oddała praktycznie punkt za darmo Sandra Szczygioł. 24-20. No i piłka setowa. Znowu zmiana zadaniowa. Aleksandra Stachowicz zwykle no odpukać, ale panią Olę chwalimy tutaj za te zagrywki w ważnych momentach. 24-20. Pewnie na to samo liczy trener Mirosław Zawieracz i toruńscy kibice. Dobrze, ciekawie na bok. Tutaj jednak zaatakowała ta, która przyjmowała piłkę i odegrała się. Aleksandrze Stachowicz, jej imienniczka Aleksandra Lipska. 24-21, ale to nie zmienia faktu, że przewaga jest trzypunktowa. No i druga piłka setowa. Na zagrywce Agata Michalewicz po stronie MKS-u Dąbrowa Górnicza. Jest przyjęcie. Ale Minicz miała bardzo trudną sytuację do ataku. Teraz jeszcze raz pewnie będzie miała okazję. Nie. Atakowała kapitan toruńskiego zespołu Dominika Minicz. Niestety nie udaje się. Aneta Wilczek, piątka. Paulina Stroiwąs. Tak, Paulina Stroiwąs pod siatką. 24-22. Jeszcze nie traci zimnej krwi trener Mirosław Zawieracz. Jeszcze nie wzywa swoich zawodniczek na przerwę. Jeszcze kolejna szansa na zdobycie piłki setowej, ale znowu nie najlepsze przyjęcie i ten atak będzie słaby. Barbara Sokolińska i teraz już będzie przerwa pewnie. Nie przyjęła tej piłki Hanna Łukasiewicz. Jest 24-23. Czy Mirosław Zawieracz przerywa tę pasę, czy jeszcze wstrzymuje rękę od przyciśnięcia guzika? Jeszcze jednak nie. Tak więc Agata Michalewicz. No, desperacko już teraz na przyjęciu Torunianki. No i nachwaliliśmy tutaj Dominikę Minicz, ale w tych dwóch najważniejszych momentach, kiedy trzeba było przełamać pasę, zdobyła dwa najważniejsze punkty, a teraz trzeci z kolei
chyba ten najważniejszy, bo ostateczny do 22, do 23 oczywiście wygrywają trzeciego seta tutaj Budowlanki i z MKS-em Dąbrową Górnicza. Po trzech setach prowadzą 2 do 1. 16. kolejka pierwszej ligi siatkarek i 6. tiebreak w tym sezonie Budowlanek. 4. seta tutaj Torunianki przegrały do 19. No i po raz 6. w tym sezonie już rozgrywają 5. partię w spotkaniu. Do tej pory bilans nie jest korzystny, bo tylko raz Toruniankom udało się wygrać po tiebreaku. Ostatnio tutaj z Karpatami Krosno 3 do 2, oczywiście 4 porażki za to w tiebreakach. No i ten 5. set z MKS-em Dąbrowa Górnicza nie zaczął się też dobrze. Jest już 10 do 5 i te 5 punktów straty ciężko będzie odrobić. No, lepiej zaczęły grać od 4. partii przyjezdne z Śląska i do tej pory Torunianki jakby straciły to dobre tempo i skuteczność, które miały do trzeciej partii, do trzeciego seta tego spotkania. 10 do 5 i kolejna piłka. Punkt w górze, niezrozumienie wśród gospodyń. Czy tym razem Dominika Minicz w środek, bijąca, oddana piłka. Bednarek zablokowana. Jedenasty punkt dla MKS-u Dąbrowa Górnicza. Jeszcze ostro protestująca Katarzyna Bryda. Wydawało się, że może sędzia... No, będzie żółta kartka. Czerwona. Czerwona kartka dla Katarzyny Brydy. To dyskusja, tą sytuację, kiedy Torunianki wespół odbiły piłkę. Mowa o Dominice Minicz. No i podbiegła tam też Sylwia Bolimowska. No i protestowała tutaj bardzo mocno Katarzyna Bryda. Jedenaście do pięciu, więc strata serwisu z całą pewnością. Za chwileczkę wyjaśnienie tej całej sytuacji, no i powrót do gry. Takie sytuacje często potrafią być punktem zwrotnym w decydującej rozgrywce. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Oczywiście za czerwoną kartkę utrata serwisu i punkt dla gospodyń, jest 11 do 6. No, trochę zamieszania też tutaj, przyznam szczerze, byliśmy zdziwieni, dlaczego tego 6. punktu na koncie Torunianek nie ma, ale on już jest. Ale jest też 12 na koncie MKS-u Dąbrowa Górnicza. No i 4. zespół pierwszej ligi siatkarek, który tutaj był już mocno pod nożem gospodyń. Teraz, no dosłownie jak w ostatniej chwili, nieco jak ryba wyciągana na haczyku, z tego haczyka się zerwał i wygląda na to, że jednak ucieknie spod sieci. Jest 12 do 6, tylko i aż 3 punkty brakuje Dąbrowiczankom do wygrania w Toruniu. Co prawda za 2 punkty po tiebreaku, ale jednak plan minimum dla gospodyń wykonany, ale no zaczęły grać. Po prostu jakby po długiej podróży z Dąbrowy Górniczej ta maszyna MKS-u zaczęła sprawnie funkcjonować dopiero od 4. partii. No i zaczęły się największe problemy z przyjęciem po toruńskiej stronie. Już później ciężko jakieś skuteczne ataki wyprowadzać też. No tak jak w tym momencie. Dobre przyjęcie pod siatkę, dobra wystawa. Bednarek, no może też nie na idealnej wysokości, ale co najmniej dobrej, mogła zaatakować. Krótko, 13-7 i
Karolina Bednarek na zagrywce po stronie budowlanych Toruń. No ale MKS-owi brakuje tylko 2 punktów do wygrania meczu w Toruniu. Bednarek charakterystycznie z takiego obiegu. No i za chwilę piłka setowa i meczowa dla MKS-u Dąbrowa Górnicza. 14 do 7. No więc tiebreaki w tym sezonie wygląda na to, że jednak domeną drużyny budowlanych Toruń nie są. Jeszcze raz powtórzę, 6 tiebreak, 16 kolejka. I piłka w górze jeszcze cały czas. Dominika Minicz ratuje toruński zespół przy życiu. 14 do 8. Na pewno cieszy punkt po tym, jak w Dąbrowie Górniczej, no, mecz bez historii zupełnie, tutaj we własnej hali 2 wygrane sety cieszą. Cieszy coraz lepsza gra mimo wszystko, zrozumienie zespołu, ale to jest jeszcze za mało na to, aby ogrywać czołówkę tabeli pierwszej ligi. Znowu jeden, tylko Jasz. Punkty zdobyty. Toruńska drużyna awansuje po tym spotkaniu o jedno miejsce w tabeli. Przed sobą ma jeszcze kolejne spotkanie zaległe z SMS-em Szczyrk. No a w tym meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza budowlane Toruń przegrywają 2-3. Pierwszy set wygrany przez Torunianki do 22, drugi przegrany do 21, trzeci wygrany do 23, czwarta partia przegrana do 19 i tiebreak do 8. 3-2, czwarty, w tej chwili już trzeci zespół w tabeli pierwszej ligi ogrywa budowlane Toruń, które przedostają się na miejsce 12 w tabeli. No, jeszcze czekamy cały czas na jeszcze lepszą grę zespołu trenera Mirosława Zabieracza. Dziś już dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.